Państwa serdecznie. Rozpoczynamy ankietę pod firmą Glopo. Zgodnie z ustawą o zgromadzeniach nasza ankieta się w tym momencie zaczęła. Chciałbym powitać serdecznie koleżanki i kolegów, którzy przybyli na nasze dzisiejsze działania związkowe. Przede wszystkim te osoby, które przybyły z daleka. Mamy kolegów z Malborka i z oddziałów terenowych regionu gdańskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję osobom, które przybyły z gdyńskich zakładów pracy, sportu, ze stoczni, z firm miejskich, między innymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz osób, które przybyły z Gdańska, między innymi z sportu gdańskiego. Nasza dzisiejsza manifestacja, nasze spotkanie tutaj, tak łagodnie to nazywając, dotyczy dramatycznej sytuacji. Mianowicie Komisja Zakładowa Iglo-Portu Gdynia otrzymała powiadomienie o zamiarze zwolnienia swojej przewodniczącej, naszej koleżanki Karoliny Rydzewskiej. Jej dzisiaj tutaj z nami nie ma, ponieważ ona jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i nie może ze względu na stan zdrowia przebywać z nami tutaj. Komisja otrzymała 8-stronicowe uzasadnienie do zamiaru zwolnienia. Jest to bardzo długi, wyczerpujący dokument, który po zapoznaniu się z nim Komisja Zakładowa jednoznacznie odrzuciła, a argumenty przytoczone przez pracodawcę w pełni uznała za niezasadne. Reakcją w związku na to działanie jest skierowanie wniosku do prokuratury mające na celu przeciwstawianie się bezprawnym działaniom zarządu Iglo-Portu w stosunku do przewodniczącej i komisji zakładowej, ponieważ przedłużanie się tego stanu doprowadzi do usunięcia przewodniczącej z pracy i tak de facto likwidacji komisji zakładowej Iglo-Portu. Ponieważ to jest proste założenie, kiedy nie ma osoby, która jest niekwestionowanym liderem, w tym momencie zespół ulega dezorganizacji, rozpadowi. Prosty mechanizm, który przeżywaliśmy w wielu zakładach pracy. Dlaczego Karolina Rydzewska naszym zdaniem została zwolniona? Dlatego, że jest istotnym i wzrastającym kosztem do zakładu pracy. Dlaczego jest kosztem? Ponieważ domaga się w sposób zgodny z prawem słusznych postulatów, które nie są realizowane przez pracodawcę. A to skutkuje wydatkami. To znaczy, chodzi o kwestię odzieży roboczej, aby wydawano ją w sposób sukcesywny i odpowiadający zapotrzebowaniu. Aby wypłacano nadgodziny pracownikom, którzy pozostają poza normatywnym czasie pracy. I chodzi o to, aby był wypłacany fundusz socjalny nie w pomniejszonej kwocie, jak to było przez kilka lat wcześniej. I Karolina Rydzewska jest osobą młodą. Ma mniej więcej tyle lat, ile ma Solidarność w Polsce. W Iglo-Porcie nastąpiła istotna zmiana, mianowicie zmiana pokoleniowa. O ile związek mógłby być tolerowany, gdyby był stagnacyjny, gdyby nie artykułował potrzeb pracowniczych, gdyby był po prostu tani, to w stanie wegetatywnym najprawdopodobniej nie wzbudzałby niczyich emocji, trwał sobie w takim stanie hibernacji. Natomiast znalazła się grupa osób młodszych, to jest pokolenie młode, które sierpnia nie pamięta, które wchodziło w realia rynku polskiego już w gospodarce rynkowej, tak zwanej wolnorynkowej, czyli wilczej, krótko mówiąc, i która to pokolenie dochodzi do wniosku, że tylko poprzez organizację, wspólne działanie, artykułowanie zgodnych z prawem postulatów można polepszyć los pracownika. Jak powiedziałem, takie działania skutkują większymi wydatkami, a w gospodarce wolnorynkowej w Polsce koszty, jak wiecie, się tnie. A skoro się tnie, to są takie działania, a nie inne, przeciwko którym my dzisiaj protestujemy w sposób bardzo zdecydowany. Pikieta w Gdyni ma uzmysłowić, iż Solidarność nie da się wykruszyć z poszczególnych zakładów pracy pojedynczo, ponieważ dzisiaj nikt nie wprowadza stanów wyjątkowych w krajach demokratycznych, nikt nie wytacza czołgów przeciwko ludziom.